Profesjonalizm, tak jak wszystkie pozostałe zjawiska społeczne, jako wytwór ludzkiej świadomości istnieje jedynie nominalnie. Oznacza to, że nie jest możliwe badanie go w sposób obiektywny, wolny od interpretacji. Bum. Partnerami kanału są firmy Rywal RHC, właściciel marki Most, GPPH Stoły Spawalnicze oraz firma Szturmer, maszyny do obróbki metalu i drewna. Witam Was, maniacy spawania, w kolejnym odcinku. W tym odcinku mamy nie jedno, ale nawet nie dwa, ale aż trzy urządzenia. Urządzenia firmy Helvi. Co to jest? Jeśli nie wiecie, nie przejmujcie się, ja też nie wiedziałem. Jak to się stało, że te urządzenia do nas trafiły? Akurat na targach nie w Kielcach, a w Katowicach. Poznałem się z Grześkiem, a to, że Grześki to fajne chłopaki, no to jak się już poznałem z tym Grześkiem i mówię, co to jest to Helvi, bo on tam się z tym wystawia, on mówi, takie włoskie, fajne spawarki i tak dalej, tam mi troszeczkę makaronu na uszy nawinął. No i tak się zgadaliśmy, że prawie rok czasu później te spawarki faktycznie do nas trafiły, także dzięki Grzesiek, pozdrawiamy. Firma Helvi działa od 1975 roku. Wszystkie urządzenia są, słuchajcie, produkowane we Włoszech, na podzespołach włoskich, montowane pewnie też przez Włochów. Jeśli ktoś tam kojarzy Włochy, tak ma tutti frutti, kendo crematari, jakieś tam pizze, ragazze i tak dalej, no to dobrze kojarzę te Włochy, natomiast Włochy, dla tych, którzy nie wiedzą, są bardzo mocno uprzemysłowione i tam faktycznie produkuje się bardzo dobre sprzęty. Więc tym bardziej byłem ciekaw, co wymyślili na tych urządzeniach, tym bardziej, że tej firmy wcześniej nie znałem. Pierwsze urządzenie jest to małe urządzenie Spark 226. Jest to typowa mała spawareczka elektrodowa, aż do 200 amperów. Wiecie, jakie ja mam podejście, zwłaszcza, że wszystkie urządzenia mamy na gniazdka 230. Trochę nie dowierzałem, pomierzyłem, sprawdziłem. Wy to zobaczycie naocznie sami. Drugie urządzenie to jest już Galileo 219. Również spawarka elektrodowa do 200 amperów, natomiast trochę mocniejsza, większa, mocniejszy cykl pracy. I ma też możliwość przełączenia się na najprostszy możliwy TIG, czyli TIG Lift, z tym, trzeba mieć tamten przewód, z zaworkiem, podpina to pod butlę. Jak dla mnie to można powiedzieć, że jest to spawarka elektrodowa, tego TIGa nie ma. I trzecie najciekawsze urządzenie jest to TP220 Multiproces 1 PH Puls. Niby włoskie, a nazwy takie jakieś niemieckie. No nie wiem, proces to jest takie bardzo międzynarodowe. Po włosku by było proces. Co jest ciekawego w tym urządzeniu? Jest to urządzenie, słuchajcie, 3 w jednym. Mi'kmaq, TIG i elektroda. TIG, co prawda, lift, ale ma już puls, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ma elektrozawór, czyli nie musimy mieć tego takiego sitowatego uchwytu z zaworkami i tak dalej. Podpinamy pełnoprawny uchwyt TIG pod to urządzenie. Podłączamy urządzenie pod butlę z argonem i wszystko nam działa. Elektrozawór puszcza ten gaz. Ciekawostką jeszcze w tym urządzeniu jest to, że jest to, słuchajcie, urządzenie co prawda na szpulę 5-kilową, ale ma układ czterorolkowy. Czemu tak jest? Ponieważ jest to urządzenie, występuje też w wersji XXL, czyli mamy praktycznie to samo. Ono jest delikatnie powiększone, ale już możemy tam wsadzać szpulę 15-kilową. Także fajnie. Zacznijmy od najmniejszego, przelecimy przez średni, na koniec największy zawodnik. Największy zawodnik będzie też najwięcej do opowiadania akurat o nim, ponieważ jest najbardziej złożonym urządzeniem. Mamy te, słuchajcie, małe piny akurat w tej spawaryce, no i tyle. To, co widzimy, to mamy tutaj oczywiście od 10 do 200 amperów zakres. Zielone pole to pole, w którym poruszalibyśmy się elektrodą o średnicy 2.0. Tu już mamy 2.5, takie, nie wiem, jakieś straczkowate, żółtowate. Tu mamy takie pomarańczowe, tu mamy takie bardziej czerwone do 4. No i oczywiście ci z Was, którzy nas oglądają, to się zastanowią, 200 amperów i do 4, to pewnie są oszukane te parametry. Przynajmniej ja tak sobie pomyślałem. Prawda jest taka, że parametry oszukane nie są, przynajmniej niezbyt mocno, a elektrodę 5 ciągnie bez żadnego problemu. Po prostu tak tutaj producent przewidział, że spawamy do 4. Skąd to się wzięło? Prawdopodobnie stąd, że jak zapiąłem większą średniczkę, czyli elektrodę 5.0 i ustawiłem maksymalne parametry, to potrafił mi wyskoczyć bezpiecznik. No i właściwie to tyle, czyli producent faktycznie daje nam tak jakby mocniejsze urządzenie, dzięki czemu mamy trochę lepszą kulturę pracy.
Co tam patrzysz? Dzięki temu mamy faktycznie trochę lepszą kulturę pracy, ten zapas mocy na tym urządzeniu, aczkolwiek producent prosto z mostu mówi: słuchajcie, no niby możecie, ale zapnijcie sobie jednak tą czwóreczkę maksymalnie. Ja to też jestem w stanie przyjąć, jasne, nie ma problemu, grunt, żeby nam się dobrze spawało. Tu będziemy tak smażyć czwóreczką, elektroda oczywiście rutylowo-celuluzowa na biegunie minusowym. Tutaj już mamy troszeczkę inaczej, bo mamy elektrody piąteczkę, ale tylko i wyłącznie rutylową, przez co biegun nam się zmienia na dodatni na naszej elektrodzie. Zapominam o nim ostatnio i to nie jest to, że ja nie wiem, jakoś nie chcę tego używać, bo no kurde, bądźmy szczerzy, wolę, żeby jednak te dymy spawalnicze szły w to urządzenie niż w moje płuca czy nożdża. Ale jakoś ostatnio po prostu zapominałem o tym. Ja wiem, czemu ja o tym zapominałem, bo ja chciałem bardzo dobrze zrobić widzom i nie chciałem, żeby hałasowało zbyt dużo rzeczy, żeby dźwięk był jak najlepszy. Ponieważ jak już na początku tego odcinka udowodniłem, jestem profesjonalistą. No przez grzeczność nie zaprzeczam. No ja wiem, że tylko przez grzeczność. Pokaż. Nie pachnie już tak ładnie. Tamta pachnie lepiej, ja ci pokażę. Ta nie pachnie. I to jest do rozprysków, antyrozpryskowa czy odpryskowa. A ta jest do czyszczenia stołów spawalniczych. Ona na przykład pachnie tak. O, jak dobry. Fajnie pachnie, nie? Fajnie. Zarobiście, ekstra. No. I to mnie właśnie zwiodło. Mówię, kurde, tak fajnie pachnie, to można to pić na pewno. No serio, już tyle brakowało. Mówię, łyknę se, ale no nie, nie. Przeczytałem jednak. Zdrowy rozsądek wygrał. Nie wiem, jak to się stało. Jakby któreś z żon miały problem ze zraszaczami do kwiatków, to polecam, żeby podwędziły swoim małżonkom z warsztatu te właśnie buteleczki. Nie, nie możesz tak mówić. Dlaczego? Bo nas oglądają małżonkowie, a nie żony. Zmienimy. Karolina żartowała, wcale nie możecie kobiety pożyczać tych butelek od swoich mężczyzn. One służą tylko do męskich spraw. Nie czyszczę w ogóle ze zgorzeliny hutniczej, no bo smażymy elektrodą, więc nie chce mi się po prostu tego robić. Profesjonalizm. No i smażymy. Przesmażymy najmniejszym urządzeniem czwóreczkę, przesmażymy sobie piąteczkę, sprawdzimy, czy faktycznie ampery się zgadzają z tym, co tutaj producent mówi. No i przechodzimy do następnego większego urządzenia, zrobimy to samo i na końcu to, co najciekawsze, czyli trzy w jednym. Zajarza bardzo ładnie, bardzo czysto, bez problemu. Uwaga! Czuk. Tak, no i co? No i co? Ile wybijało? A 159, 158, no, 160. Dokładnie, czyli mieliśmy 160 ustawione i tak, tak faktycznie było. Mówiąc o samym łuku elektrycznym, o spawaniu, przyjemnie, naprawdę bardzo przyjemnie. Tak jak zresztą widać, że to spoina naprawdę jest ładna. Początek, wiadomo, zimna elektroda, później dostaliśmy temperatury, bardzo ładnie się rozlewa. Ale szybko, szybko zmieniam biegun i 200, czyli full. Elektrody piąteczkę, bo czemu by nie? I uwaga. Ile wybijało? To 78, 180. No więc właśnie. I teraz tak, bo bezpiecznik wyskoczył, bezpiecznik C20. Czemu tak się dzieje? Dlatego, bo zapiłem elektrodę piątka, a nie czwórka, tak jak producent nam poleca. Stąd takie problemy. Więc zrobiłem coś, co producent no, mówi, no nie, nie róbcie, bo to nie zadziała, ale dobra, ja zrobiłem. Nie stało się nic nadnaturalnego. Mamy takie fajne, to pozdrowienia dla Artura, który nam to zrobił. Czyli podpinamy się pod siłę, a tutaj mamy sobie 230 i tak teraz się podepniemy. Czemu ja to robię? Nie po to, żeby to popsuć, tylko po to, żeby sprawdzić, czy wybije nam faktycznie trochę wyższe parametry w takim układzie. Mhm. Tu nie będziemy ograniczeni bezpiecznikami i innymi rzeczami. Co to za ustrojstwo? Bezpośrednio ciągniemy teraz z gniazda siłowego
na 230, czyli z mocniejszego gniazda na słabsze. Okej. Okay. I teraz bardzo Cię proszę, bo tego wyniku nawet ja nie znam, nie sprawdzałem tego urządzenia w ten sposób. Czy wybije nam trochę więcej? Uwaga na odcięta. Urządzenie się zagrzało, jest wyczuwalnie ciepłe, natomiast nam się nie przegrzało. Nie wyłączyło, tak? A przesmażyliśmy faktycznie czwórkę, przesmażyliśmy piątkę. Czy teraz były jakieś inne wyniki? Identyczne. Identyczne, okej, okay, rozumiem. No, urządzenie spawa całkiem fajnie, całkiem przyjemnie. Tak jak widzieliście, producent nas na pewno nie okłamał co do średnicy używanych elektrod, jakie tutaj oferuje, sugeruje. Sugeruje do czwórki i faktycznie tak jest do czwórki. Natomiast maksymalne parametry mamy troszeczkę... Jak ja robiłem pomiary poza kamerą, jak się bawiłem tym sprzętem, udało mi się tutaj maksymalnie uzyskać 190 amperów, nie 200. Małe urządzenie, fajne urządzenie. I teraz bierzemy większe urządzenie, ale to ciągle jest małe urządzenie i to też jest fajne urządzenie. Gabarytowo jest delikatnie większe, wyczuwalnie jest cięższe w ręce, zaraz tutaj suchymi danymi sypnę. Ten Spark 226, on słuchajcie, waży nam około 4 kg, a Galileo 219, czyli to co mamy teraz na stole, waży około 7 kg. No to można wyczuć tą różnicę. Poza tym, że ten ma tego prostego TIGA, którego bym w ogóle nie brał pod uwagę, czyli umówmy się, obydwa urządzenia są urządzeniami elektrodowymi. Natomiast to urządzenie ma do 200 amperów, ale faktycznie 200 amperów, nie trochę zawyżone parametry jak ten nasz Spark. Ale cykl pracy jest już inny. Tutaj uzyskamy w Galileo 155 amperów w 100% cyklu pracy. W Sparku będzie to zaledwie 100 amperów. Czyli wiemy, że jak potrzebujemy po prostu mocniejszego urządzenia, nie bierzemy Sparka, bierzemy Galileo. Od co cała różnica. Najpierw podpinam pod tradycyjne gniazdo 230. Galileo też ma już te normalne wtyki, nie te pomniejszone. Wcześniej wrzuciliśmy 160 na start, zróbmy to samo. Nie pamiętam, wydaje mi się, że na tym nie wyrzucało mi bezpiecznika, ale nie jestem pewna, zaraz to sprawdzimy. Włączasz? Dobrze, nie zapomnij o tym liczniczku, żeby zerknąć. I uwaga na oczęta. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Szczerze powiedziawszy, to jest tak, że on już widzę, że ma lepszą kulturę pracy niż ten nasz mały Spark. Przy tych samych parametrach, przy tej samej średnicy elektrody spawało się od samego zajarzenia łuku dużo przyjemniej. Po prostu to widać w trakcie spawania, że ten łuk jest stabilniejszy, on się fajnie zachowuje. Tutaj na plus, jak tam parametry? 161 do 166. No to pięknie, tak? Wzorcowo. Dobrze, wykręcamy 200, przepinamy bieguny. 200 amperów, elektroda piątka. Iskra mi wpadła do buta. To musisz uważać, wiesz? Żeby ci nie wpadło. Dobra, to startujemy. Bezpiecznik? Tak. Przypinamy w takim razie urządzenie na gniazdo siłowe. No i jak wyniki?
199, nawet tam czasami powyżej 200 skoczyło. No, czyli tu mamy faktycznie wyciśnięte 200 amperów z tego urządzenia. Co ja mogę powiedzieć? Od razu widać, że to urządzenie jest mocniejsze i tak szczerze powiedziawszy, tamto brałbym pod uwagę tylko do naprawdę gdzieś tam drobniejszych prac, chociaż z drugiej strony też nie ma co ukrywać, no nikt nie będzie na tyle głupi, żeby pod takie małe urządzenia zapinać te elektrody piątki, tak jak ja to zrobiłem, ale chodzi o samą kulturę pracy. Galileo 219 ładnie się zachowuje. Dług jest stabilniejszy, przyjemniej się moim zdaniem spawa. Po tradycyjne 230 podłączam, podłączam, okay. Włączam. Włączam, podłączam. Przełączam. Najpierw mieszanka. Argon, dwutlenek węgla, stosunek 82% do 18%. Ten wężyk, to jest w ogóle, jak można dać taki mały wężyk? To jest tradycyjny rozmiar wężyka gazowego do spawarek, a to jest ten rozmiar przy tej spawarce. I to jest w zestawie? Tak, no to no, nawet nie miałem jak tego wsadzić do tego, tylko musiałem zrobić tak, taką przejebkę. Więc to tak trochę do wężyk by się przydał taki konkretniejszy. Ale to może moje czepiastwo, wężyki. Tutaj Grzegorz, którego serdecznie pozdrawiamy, wysłał też dwa uchwyty spawalnicze. Jeden do Tiga, to już sobie zapiłem te swoje części. A drugi do Maga. No, natomiast ten do Maga, o ten, to jest taki uchwyt, który się daje spawaczowi za karę. Jeśli go bardzo nie lubisz, to mu go dajesz i każesz mu nim spawać. Więc mogę go pokazać, czy nie będziemy robić kryptoreklamy? No, że jak chcesz, to pokaż mi, to tam obojętne. Tak? To jest tylko moja opinia, można się z tym nie zgadzać. Tak? Można lubić ten uchwyt. No, ale to ja wiem, bo to Grzesiek to na złość, nie? Grześki to fajne chłopy są, ale złośliwe strasznie. Tak, coś wiem na to. Ciekawe co. Zapraszam tutaj widzów, żebyśmy zaprezentowali to, co tutaj mamy w środku, bo o walorach wizualnych powiemy wyjątkowo później, jak te trzy urządzenia zestawimy obok siebie. Natomiast przez to, że jest to urządzenie MiG-MAG na szpulę 5-kilową, wcześniej wspomniałem, że jest też wersja XXL delikatnie powiększona i tam już możemy wsadzić pełnoprawną szpulę 15 kg. I jest nietypowym rozwiązaniem to, że mamy układ czterorolkowy, no bo Włosi stwierdzili sobie, no po co mamy robić do 5-kilowek dwurolkowy układ, a do 15-kilowek czterorolkowy. Wszystko zostaje to samo, zrobimy tylko, powiększymy delikatnie budę i tyle. Więc nietypowo mamy czterorolkowy układ. Jest to bardzo solidne, bardzo grube i bardzo wytrzymałe, to już od razu widać, ja się z tego śmiałem. Właściwie do Grześka się śmiałem z tego, że to jest takie bolsze, gniotce, nie łamiotce, jak to kiedyś miało być w zwyczaju. No i faktycznie takie jest. Rolki metalowe. Rolki bardzo grube, w pełni metalowe. Tutaj widzimy, mamy średnicę 0,8 żłobiona z dwóch stron, z drugiej strony mamy średnicę 0,6. Gdyby to urządzenie było trochę gdzieś tam powiedzmy słabsze, czy nie miało tego pulsu, no to jeszcze miałoby to sens. Tutaj w tym wypadku jednak lepiej by było dostać 0,8 i 1,0 z racji właśnie choćby nawet tego naszego pulsu. Jeśli mamy frontem do siebie założoną szpulę z drutem 0,8, to rowek 0,8 mamy po przeciwnej stronie, czyli to, co mamy frontem do siebie, tą średnicą spawamy, tak jak być powinno. W środku mamy jeszcze kabelek, który zmienia nam biegunowość na naszym uchwycie. Służy to do tego, że po prostu druty proszkowe samoosłonowe, żeby nie mylić drutów proszkowych wszystkich z samoosłonowymi, bo to nie jest to samo. Druty proszkowe samoosłonowe wymagają naszego biegunu ujemnego na elektrodzie, czyli na naszym drucie, dlatego to przepinamy tutaj. No to zacznijmy sobie od tej większej średnicy drutu, będzie trudniej temu urządzeniu. Co prawda rolek nie mamy do 1,0, ale mamy do 0,8, więc sobie tak po cichutku, nawet bardzo słabo dokręcając, tak sobie zrobimy, że sobie zapniemy. Nie słuchałaś mnie, więc dlatego zrobiłaś głupę minę, żeby udawać, że mnie słuchałaś. Ja to widziałam, że mnie nie słuchałaś. Słuchałam, co chcesz zrobić. Co chcesz zrobić? Ja nic nie chcę zrobić, ja chcę iść do domu. No więc tak, mamy spawanie elektrodą. Ze spawania elektrodą możemy sobie ustawiać z bardzo fajnym rozwiązaniem, bardzo wygodnym moim zdaniem. Gorący start w wartości procentowej jednym pokrętłem i cały czas taką informację mamy. Czyli ile procent więcej mocy ma dostarczyć nam urządzenie do rozgrzania tej naszej elektrody na początku, a drugim pokrętłem po prostu sterujemy sobie naszymi amperami. Następną opcją jest TIG. TIG, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest TIG Lift bez naszej jonizacji.
ale jest o tyle fajny, że mamy tutaj pełnoprawnego TIGA, czyli po pierwsze puścimy sobie faktycznie gaz przez elektrozawór, nie potrzebujemy specjalnego uchwytu spawalniczego do tego, a po drugie ten TIG ma opcję pulsu. Tak jak widzimy, możemy spawać pulsem, możemy spawać standardem. Jeśli przełączymy sobie na puls, no to lecimy dalej. Nasza częstotliwość tego pulsu maksymalnie 250 Hz, minimalnie 1 Hz. Przydałoby się coś delikatnie poniżej, ale też nie ma co narzekać, jak na niewielkie urządzenie 3 w jednym, to i tak jest bardzo dużo. Następna sprawa, procentowa ilość tego naszego wysokiego impulsu, bo to już sprawdziłem, czyli teraz mamy 20% czasu wysoki impuls, 80% czasu niski impuls. Możemy to oczywiście zrobić 50 na 50, czy zupełnie na odwrót. Nasz górny prąd pulsu ustawiany w ten sposób osobno i dolny prąd pulsu ustawiany w ten sposób. Czyli dosłownie pełnoprawny puls, gdyby nie fakt, że nie mamy jonizatora i musimy odpalać nasz ług elektryczny przez potarcie. Przechodzimy sobie do naszego maga, czy tam migomatu. No i tu już sprawa wygląda zupełnie inaczej, ponieważ mamy pod materiałem dużo linii synergicznej, tak jak widzicie, pod chromonikle, pod aluminium najróżniejszej maści, no i oczywiście żelazo. Na różnych średnicach drutu. Tu mamy zapiętą właściwie średnicę drutu 1.0, no i mieszankę argon z dwutlenkiem węgla plus żelazo, zatwierdzamy, mamy już naszą synergię. Możemy też się posługiwać tym urządzeniem bez synergii, czyli w tradycyjny sposób osobno ustawiamy wolty, osobno ustawiamy posuw drutu. Możemy zrobić to z synergią lub pulsem. My sobie wybierzemy tą naszą synergię, czterotakt, dwutakt, spawanie punktowe. Tutaj wtedy podczas spawania punktowego określamy czas, przez jaki, jak długo chcemy spawać, zanim spawarka nas rozłączy. My sobie włączymy czterotakt. Czas narastania tego naszego prądu, korekcja długości, indukcyjność, po wypływ gazu, przed wypływ gazu. Nasz prąd startowy, czyli gorący start, ustawiany również w ten sposób. Możemy sobie ustawić maksymalnie 140% wartości naszego prądu początkowego. My sobie tutaj ustalmy, powiedzmy, że będzie to 110%. Tu mamy wygaszanie łuku, czyli to nasze zalewanie krateru. No i czas opadania tego prądu, czyli z gorącego startu w 0,2 sekundy przechodzimy do naszego prądu spawania, w następne 0,2 sekundy przechodzimy do naszego wygaszania łuku, czy tam zalewania krateru. Jak zwał, tak zwał i to by było na tyle. My sobie zatwierdzamy te wartości i teraz co my tutaj widzimy? No, mamy naszą synergię włączoną, mamy nasze żelazo, mamy naszą mieszankę, średnicę drutu 0,8, nie wiem czemu, ja chciałem 1,0, dobra, średnicę drutu 1,0 i naszą korekcję odnośnie tej naszej synergii. Natomiast no, nie jest to taka pełna synergia, zazwyczaj w takich małych urządzeniach właśnie tak to jest rozwiązywane, że tak naprawdę mamy podpięte nasze wolty i posuw drutu, ale nie jest to pełnoprawna synergia z racji tego, że nie mamy informacji, ile amperów ustawiamy. Czyli dopiero w trakcie naszego spawania czy po spawaniu będziemy mieli informację, ile faktycznie amperów mamy ustawione. Na chwilę obecną mamy tylko i wyłącznie na tej synergii informację, do jak grubego materiału chcemy podejść. I oczywiście obok posuw drutu w metrach na minutę. Jeśli chcemy to skorygować, to korygujemy nie woltami, a posuwem drutu. Czyli minus to będzie mniej drutu, plus to będzie więcej drutu względem tej, no nazwijmy to tak potocznie, synergią w tym urządzeniu. Jak tu jest rozwiązane jeszcze nasze przewijanie szpuli z drutem? Nie mamy żadnego przycisku, do tego musimy wcisnąć guzik. Puszczamy przez chwilę gaz. Za chwilę spawarka zajarzy, że no ma przestać puszczać gaz i przyspiesza. Czy jest to złe czy dobre rozwiązanie, to każdy sobie na to musi sam odpowiedzieć. No, jest po prostu takie, a nie inne. Nie jest to też jedyne urządzenie, w którym się spotyka tego typu rozwiązanie. Weryfikujemy przy okazji, czy te parametry, które wybije nam to urządzenie, będą prawidłowe.
Bateria nam padła w aparacie, dlatego jest stąd ta przerwa. Parametry to były około 110 amperów, tak? Tak. To zdążyłaś jeszcze nagrać, czy nie? Tak, zdążyłam nagrać. Okej. No to tym style nam wyszło z pionu, tak jak widać, bardzo ładnie, bardzo czysto, bez rozpryskowo. Nie wprowadzałem tutaj żadnych korekcji, więc naprawdę fajnie. Bardzo przyjemnie się tym spawał przynajmniej pion. Więc podejdźmy sobie po raz kolejny do maksymalnych parametrów, oczywiście jak to my. Zobaczmy, co nam wybije, a później sprawdzimy maksymalne parametry w naszym pulsie. Uwaga!